Dzień dobry, Janusz Zadura. Tym razem Lee Child i Zgodnie z planem. Jack Reacher, potężny amerykański bohater, pozytywny 1,90 m, ponad 100 kilo żywej wagi, powraca i walczy w pewnym średnim amerykańskim mieście z dwiema mafiami, albańską i ukraińską. Prawa ręka Dina miał na imię Szkumbin, od pięknej rzeki w samym sercu jego pięknej ojczyzny. Ale w Ameryce niełatwo go było używać. Większość wymawiała je początkowo jak Skambin, czyli zbiornik na szumowiny. Niektórzy drwiąco, choć ci zwykle tylko raz. Kiedy znów mogli mówić, po wielu miesiącach zabiegów dentystycznych, bardzo intensywnie pracowali nad poprawnym brzmieniem pierwszej sylaby, ponieważ jednak wciąż popełniali błędy, i choć oczywiście mogło to być rezultatem niezbyt udanej rekonstrukcji stanu uzębienia, Szkumbina zmęczyło w końcu ciągłe pielęgnowanie poranionych kłykci i postanowił przybrać imię swojego nieżyjącego już brata. Warto posłuchać, bo bardzo dowcipne, bardzo żywa akcja i naprawdę dobrze napisana. Lee Child, Zgodnie z planem, Janusz Zadura. Polecam.